Jest wieczór, godzina 20, po 20, ciemno już jest. Przyszliśmy na miasto, żeby poszukać irlandzkiego pubu i napić się dobrego Guinnessa. Tutaj miasto zaczyna żyć dopiero gdzieś koło 20 godzinie, więc już widać na deptaku masa ludzi. Προεκλογική συγκέντρωση Γιάννη Κουρούγλη, υποψήφιο δήμαρχο με τη λαϊκή συσπήρωση. Znaleźliśmy pub, ale niestety jest zamknięty. W internecie pisze, że jest otwarty normalnie, a tu widzimy drzwi pozamykane, wszystko. Także szukamy czegoś innego, ale nie wydaje mi się, żebyśmy znaleźli. Ciężka sprawa. Znaleźliśmy obok knajpę, gdzie pochwalili się, że mają Guinnessa, ale niestety z puszki. To jest śmiechu warte. Idziemy dalej. Niestety nie udało nam się niczego znaleźć. Chcieliśmy jeszcze wejść na jakiegoś dobrego drinka, ale nie mieli zbyt ciekawej oferty. Za to bardzo droga była ta oferta i pewnie z minimalną ilością alkoholu. Także wróciliśmy się do domu i będziemy biesiadować jak co wieczór na swoim pięknym tarasie. Cześć, i już mamy kolejny dzionek. Piąty dzień pobytu na Kefalonii. Wczorajszy wieczór był niezwykle udany, chociaż szukaliśmy innego rodzaju atrakcji, czyli tego piwa Guinness. Nie udało się, trudno. Ale wieczór na tarasie był świetny. Dzisiaj wybieramy się na południowo-wschodnią część wyspy, do miasteczka Poros, które słynie z tego, że nazywa się Poros. Na razie nic więcej nie wiemy. Ale myślę, że tam foki i żółwie. Foki i żółwie, żeby zobaczyć. O, może się uda. Co jeszcze z lokalnych ciekawostek odkryliśmy pewną, czy rozwiązaliśmy pewną zagadkę. Otóż zaraz pierwszego dnia, kiedy siedzieliśmy na tarasie, ja nie miałem z tym problemu, bo ja nie mam węchu, ale pozostali poczuli co jakiś czas niesamowity smród, odór, siarko wodoru. Myśleliśmy, że jakieś szambo wybiło, czy coś w tym rodzaju, ale na drugi dzień, będąc na plaży, to samo nas spotkało. Więc zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, bo tam kanalizacji żadnej nie było na plaży. No i doszliśmy do wniosku, że przecież Kefalonia leży na uskoku płyt tektonicznych. Tu są częste trzęsienia ziemi, więc prawdopodobnie takim charakterystycznym objawem terenów takich sejsmicznych są właśnie, jest wydobywanie się gazów i to właśnie siarkowodoru. I prawdopodobnie ten siarkowodór tutaj w morzu, z morza się wydostaje w postaci jakichś bąbelków i od czasu do czasu taki właśnie smród siarkowodoru czuć w wielu miejscach. Także jesteśmy naprawdę mądrzy. Jesteśmy na miejscu w Poros. Wygląda bardzo ładnie. Pięknie jest. Szukamy miejsca, gdzie można spotkać foki i żółwie.
kończymy wizytę w Poros. Piękne, klimatyczne miasteczko, czy też wioska. Nie wiem, jaki to ma status. Otoczone górami. Jeżeli chcecie w ciszy i spokoju spędzić w czasy na Kefalonii, to polecam to miasteczko. Naprawdę pięknie jest. Poza tym stąd wypływają promy na Zakynthos na Itakę, więc dobry punkt wypadowy do zwiedzania innych wysp. Idziemy na następną atrakcję. 8 minut jazdy samochodem od tego miasteczka, które żeśmy zwiedzali, czyli Poros. Są jedyne na tej wyspie, na Kefalonii, wodospady. Tapisty chyba, czy Batisti się nazywają. Idziemy tam. Fajna ścieżka prowadzi przez lasek, przez łąkę. I zobaczcie, jaka sensacja. Wodospady są wyschnięte. Nie ma żadnego strumyczka. Nic kompletnie. Sucho. Ale miejsce fajne, urokliwe. Zatem nie zobaczyliśmy wodospadów. Ale nie ma to chyba nic wspólnego z jakimiś zmianami klimatycznymi. Po prostu taki klimat tutaj jest. Że te wodospady są chyba sezonowe. Podczas, nie wiem, deszczy jakichś ulewnych. Nie mam pojęcia. W każdym razie strumień jest wyschnięty totalnie, dlatego tego wodospadu nie ma. W nowym miejscu, minutę od wodospadów, jest ponoć jakaś ładna plaża ze stromym zejściem. Kako Lagadi Beach się nazywa. Także ruszamy, bierzemy plecaki, przybory do kąpieli i schodzimy na plażę. Ostrożnie. Trzeba być ostrożnym, bo kamyczki są na ścieżce i pełno cierni, krzewów cierniowych. O, tutaj na przykład. Pobijały mi się kilka dni temu w nogi. Miejsce jest piękne, ale stromo rzeczywiście, ale damy radę chyba. Niestety chyba nie zdecydujemy się na zejście, bo to jest skałki, wspinaczka później. Miejsce jest przepiękne, ale Patrycja odmówiła zejścia i słusznie, bardzo mądrze postąpiła. Ja może bym się zdecydował, bo plaża jest piękna. Spójrzcie tylko. Miejsce jest ekstra. Ale czy warte tego ryzyka? Kuba gdzieś tam zniknął w krzakach. Kuba, jak spadniesz, to powiedz. Kuba zrobił rekonesans kolejnego odcinka tej trasy i stwierdził, że jest zbyt niebezpiecznie, żeby tam się pakować. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Idziemy do samochodu i jedziemy dalej. Po tej przygodzie wybraliśmy wersję plaży soft. Plaża nazywa się Porto Scala Beach. I już się wybieramy tam. Otoczenie plaży, piękne kolorowe domki, kaktusy i Morze Śródziemne. Idziemy szukać wejścia na plażę. Krótka plaża w pełnej okazałości. Przepiękna. Ach, przebieramy się, idziemy się kąpać. No super jest. Super. Rozkładamy się. Z majdanem i do morza. We'll be right back.
No szkoda, że nie mam okularów i rurki, bo byśmy posnurkowali. Tu ludzie snurkują, fajnie, a za mną gość. Woda jest krystalicznie czysta. No powiem wam, plażowanie było super przyjemne, a woda była po prostu magicznie czysta. Niesamowicie, te rybki, takiej wody chyba nigdzie nie znajdziecie. Ja nie widziałem. I się powoli kończy. Wycieczka była niezwykle udana, rewelacyjna, naprawdę bardzo nam się podobało. Po drodze zrobiliśmy świetne zakupy na wieczorną biesiadę. Kawior, cacyki, anchoa, także inne majonezy, także będziemy biesiadować, a tymczasem przyszliśmy do naszej knajpy gondoli, w której żeśmy jedli naszym zdaniem najlepsze jedzenie i czekamy na oczywiście grecki obiad. Już obiadzik wjechał na stół, wszyscy żeśmy sobie wzięli suwlaki, a oprócz tego my z Patrycją wzięliśmy sobie sałatkę Cezara, a Kuba z Eweliną grecką sałatkę. No pięknie to wygląda, smacznego. Obiadzik był przepyszny, naprawdę rewelacja. A teraz dokończymy piwko, idziemy do domu biesiadować. Dzięki za oglądanie filmiku, do jutra.